Hej Dino, cześć Dina. Jak się miewacie? Czy chcielibyście nauczyć się dzisiaj czegoś nowego? Tak myślałem. A więc wiecie co robić. Naciśnijmy przycisk i sprawdźmy czego się dziś nauczymy. O, to numery. Zobaczmy co będzie następne. Będziemy liczyć z lodami. Tylko ciekawe gdzie? Chyba już domyślacie się co to jest. Będziemy liczyć lody w parku i uczyć się o numerach. Dino, Dina, czy chcielibyście nauczyć się liczyć? Dobrze, na początek przygotujmy lody. Te lody nie są prawdziwe, ale może później będą. Okej, teraz weźmy te gałki lodów i umieśćmy je we właściwym miejscu. Czy jesteście gotowi nauczyć się waszego pierwszego numeru, moje dinozaury? Dino, umieść gałkę numer 1 w odpowiednim miejscu na naszej półeczce. Doskonale, Dino. To jest numer 1. Teraz twoja kolej, Dina. Doskonale, Dina. Twoja półeczka ma numer 2, więc umieściłaś tam dwie gałki lodów. Okej, spróbujemy jeszcze raz. Okej, Dino. Ty weź dwie gałki, a ty, Dina, weź jedną gałkę. A, Dino, chcesz prawdziwego loda? Haha, cierpliwości, Dino. Dostaniesz swojego loda. A teraz umieść dwie gałki nad numerem 3. 2 plus 1 równa się 3. Doskonale, Dino. A ty, Dina, umieści swoją jedną gałkę w tym samym miejscu, co Dino. I w ten właśnie sposób otrzymaliśmy 3 gałki. Brawo, Dino i Dina! Nauczyliście się dzisiaj o 3 cyfrach. Pamiętacie, jakie to? Zgadza się, Dino. Nauczyliśmy się numer 1, 2 i ostatni 3. Co mówisz, Dino? Chcesz teraz loda? Dobrze. Proszę bardzo, moje dinozaury. Smacznego! Hej Dino, cześć Dina. Jak się dziś macie? Czy chcielibyście dzisiaj nauczyć się czegoś nowego? Doskonale. Wiesz co robić Dino? Naciśnij przycisk i zobaczymy co pokaże nam nasza maszyna. Zobacz to numery. Zobaczymy, co będzie następne. To skakanka! Ciekawe, gdzie będziemy skakać. Zobacz, Dina, to twoje ulubione. W parku będziemy się uczyć liczyć. Czy to brzmi jak dobra zabawa? Doskonale! Poczekajcie, tu dinozaury. Nie zapomnieliście czegoś? Potrzebujemy skakanki. To niebieska skakanka, dinozaury. Czy jesteście gotowi na wycieczkę do parku Dino i Dina? Wspaniale, zatem idźmy tam i zacznijmy uczyć się numeru. Hej, dinozaury. Okej, kto zacznie pierwszy? Dobry pomysł, Dino. Możemy zawiesić ją między tymi dwoma drzewami. Idealnie. Okej, Dino, zaczynasz? Dobra robota, Dino. Zobaczmy, ile razy uda ci się przeskoczyć. Gotowy? Start. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wow, Dino, to było fenomenalne.
brakuje ci tchu? Aha. To dobre ćwiczenie, czyż nie? Lina, czy chciałabyś spróbować? Gotowa? I start! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć! Jesteś też zmęczona, Dina? Wow, Dina! Musisz być bardzo zdrowa. Musisz nauczyć się Dina, jak być tak zdrowy. A może razem poskaczecie na skakance? Okej, zróbmy to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Świetnie, Dino, udało ci się. Doskonale, moi przyjaciele. Nauczyliśmy się dzisiaj tak wielu numerów. Czy je pamiętacie? Tak jest, Dino. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Świetna robota. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, Dino. Jak się masz? Czy chciałbyś dzisiaj zagrać z nami w grę w kolory? Doskonale. Zatem zaczynamy. Naciśnij przycisk, żeby wyskoczyła piłeczka. Czerwony. A teraz celuj w czerwone piłeczki. Doskonale, Dino. Żółty. A teraz traf w żółte piłeczki, tą żółtą piłeczką. Wyśmienicie, Dino. Zielony. A teraz celuj w zielone piłeczki. O nie, to nie ten kolor, który chciałeś wybrać. Ale już dobrze, Dino. Spróbuj nacisnąć jeszcze raz. Zobaczymy, co się stanie. Zielony. Cel i pal. Doskonale, Dino. Niebieski. Celuj w niebieskie. Idealnie. Pomarańczowy. A teraz celujemy w pomarańczowe kuleczki. Świetna robota, Dino. Udało ci się ukończyć naszą grę i nauczyłeś się dzisiaj tak wielu kolorów. Czy chciałby się powtórzyć? Czerwony. Żółty. Zielony. Niebieski. I pomarańczowy. Do zobaczenia wkrótce, moi przyjaciele. Hej, Dino. Cześć, Dina. Dobrze się bawicie? A czy chcielibyście dzisiaj nauczyć się czegoś nowego? Doskonale. Zatem uruchommy naszą maszynę i zobaczmy, czego się dzisiaj nauczymy.
kolory. Zobaczmy, co będzie następne. Będziemy grać w tenis? Tylko ciekawe gdzie? Na korcie tenisowym. Oczywiście. Czy ktoś z was grał już wcześniej w tenisa? Nie? To nic. Nauczymy się. Zobaczmy, jakich narzędzi będziemy do tego potrzebować. Wow, dinozaury, spójrzcie. Mamy rakiety tenisowe, tenisowe buty oraz tenisowe opaski. Przebierzmy się teraz i jedźmy na nasz tenisowy kort. Co wy na to, dinozaury? Wyśmienicie. Ruszajmy. Wow, Dina! Czy ten kort nie jest wspaniały? Zobaczcie, tam jest nawet maszyna do strzelania piłek tenisowych. Kto chciałby pierwszy odbijać piłeczki? Okej, Dino. Pamiętaj tylko, że musisz nazwać kolor piłki, zanim ją odbijesz. Tak jest, Dino. To niebieska piłka od tenisa. Świetnie! Wspaniale ją odbijesz. Dina, a czy ty chcesz teraz spróbować? Znakomicie, Dina, zgadłaś! To jest zielona piłka od tenisa! Dino, teraz twoja kolej! Zgadza się! To jest kolor czerwony! Dinozaury, jestem zaskoczony, jak dobrze wam idzie w tą grę. Dina, czy chcesz teraz odbić piłeczkę? Zgadza się, Dina. Ta piłka jest multikolorowa. Wow, ale to odbiłaś. Dinozaury, czy możecie teraz powtórzyć, jakich kolorów piłki odbiliśmy? Zgadza się. Była niebieska piłka, zielona piłka oraz multikolorowa piłka. Doskonale, moi przyjaciele. Hej, Dino. Cześć, Dina. Mamy dzisiaj bardzo wieczny dzień, prawda? Czy chcielibyście nauczyć się dzisiaj czegoś nowego? Doskonale. A więc wiecie, co robić? Naciśnij, Dino, przycisk i zobaczmy, co pokaże nam nasza maszyna. Zobaczcie, to numery. Ciekawe, co będzie następnie. To mi wygląda na jakąś tratwę. Ciekawe, po co będzie nam potrzebna tratwa. I pozostał ostatni, trzeci symbol. Zobacz, Dino, twoje ulubione. Pójdziemy nad jezioro, popływać na tratwie i pouczyć się o numerach. Co myślisz o tym, Dina? Doskonale. Poczekajcie, dinozaury. Czy o czymś nie zapomnieliście? Musimy założyć rękawki do pływania. Różowe dla Dino oraz żółte dla Diny. Doskonale! Teraz jesteście gotowi na przygodę na tratwie! Płyńmy teraz i zobaczmy, jakich numerów możemy się nauczyć! Wow, dinozaury! Wyglądacie super klawo na tej tratwie! Czy jesteście gotowi zacząć liczyć? Okej, zatem zaczynamy liczenie! Dina, co tam widzisz? Masz rację! To liście lilii. Policzmy je. Jedną lilię, dwie lilie, trzy lilie. Doskonale, Dina. Dino, a czy ty chciałbyś policzyć coś innego? Masz rację, Dino. Na wodzie są małe kaczątka. Policzmy je.
Zobaczcie, Dino znalazł jedno kaczątko, dwa kaczątka, trzy kaczątka. Doskonale, Dino! Dino, czy widzicie coś jeszcze, co moglibyśmy policzyć? Wow, masz rację, Dina! Mamy tutaj latające motylki! Policzmy je, zanim odlecą! Jeden motylek, dwa motylki, trzy motylki! Co to takiego, Dina? Widzisz cztery motylki? Ale gdzie jest czwarty? Zobacz, tam jest czwarty motylek! Siedzi na nosku Dino! Czy pamiętacie, co dzisiaj policzyliśmy? Tak jest, Dino! Policzyliśmy jedną, dwa, trzy liście lilii! Jedno, dwa, trzy kaczątka! Oraz jeden, dwa, trzy, cztery motyle! I wygląda na to, że poznaliśmy nowych przyjaciół! Cóż za wspaniały dzień! Nauczyliśmy się dzisiaj tak wielu rzeczy! Do zobaczenia następnym razem! Hej, Dino! Cześć, Dina! Cieszycie się słonecznym dzionkiem? A czy chcielibyście nauczyć się dzisiaj czegoś nowego? Okej, moje dinozaury! Dino, naciśnij przycisk i zobaczymy, co nasza maszyna pokaże nam dzisiaj! Ciekawe, co pokaże nam nasza maszyna? Wow, jak ekscytująco! Kolory! Zobaczmy, co dalej. Będziemy malować? Tylko ciekawe, gdzie? Dina, czy to nie wygląda jak zdjęcie twojego domu? Myślę, że będziemy dzisiaj uczyć się kolorów, malując twój domek, Dina! To wspaniałe! Okej, dinozaury, weźmy nasze pędzelki farby i zaczynajmy! Wow, ale mamy tutaj dużo rzeczy do malowania! Mamy farbę, pędzelki, a nawet wałki! Idziemy do domku Dina? Doskonale! Ruszajmy! Wow, Dina! Twojemu domkowi przydałoby się trochę malowania. Wybierzesz kolor? Dino, czy wiesz, jaki to kolor? Tak jest. To jest pomarańczowy i pomalujemy nim ściany. Dino, czy chciałbyś wybrać kolejny kolor? Dina, czy wiesz, jaki kolor wybrał Dino? Tak jest, Dina. Dino wybrał niebieski kolor, żeby pomalować dach. Wow, czy ten dach nie wygląda wspaniale? Twój dom wygląda coraz lepiej, Dina. A co z przednimi drzwiami? Chciałbyś pomalować je na różowo? Okej, zróbmy to. Zobacz na to. Mamy różowe drzwi, Dina. Okej, Dino, twoja kolej. Jaki kolor użyjesz? Chciałbyś użyć taki sam kolor, jakiego ty jesteś, Dino? A czy wiecie, jaki to kolor? Tak jest! Dino pomalował te koszyki na żółto! Tak jest, Dina, twój domek jest już skończony! Niebieski dach, różowe drzwi, pomarańczowe ściany i żółte koszyki na kwiatki! Świetna robota, dinozaury! Cóż za wspaniały dzień! Dziękujemy wam za pomoc w nauce kolorów i restauracji domku! Hej!
Hej Dino, cześć Dina, jak się macie? O? Czy chcielibyście dzisiaj nauczyć się czegoś nowego? Doskonale! Wiecie co robić, naciśnijmy przycisk i zobaczmy czego się dzisiaj nauczymy! Zobaczcie, to numery! Zobaczymy co będzie następne! To piernik! Ciekawe gdzie będziemy uczyć się liczyć! Chyba wiecie co to oznacza? Będziemy uczyć się liczyć na piernikach w parku! Najpierw przygotujmy nasze pierniczki! Zobaczcie, jeden piernik ma dwa guziki, a drugi tylko jeden! A teraz dopasujemy ilość guzików do cyfr na tej tablicy. Czy jesteście gotowi, moje dinozaury? Okej, w takim razie zaczynamy. Dobrze, Dino, twój piernik ma jeden guzik, w takim razie umieść go pod cyfrą 1. Bardzo dobrze, Dino. Twój piernik ma tylko jeden guzik. Teraz twoja kolej, Dino. Zgadza się, Dina. Twój piernik ma dwa guziki. Dobrze, moje dinozaury. Spróbujemy jeszcze raz? Dobrze, Dino. Ty weźmiesz piernika z trzema guzikami, a ty, Dina, weźmiesz tego, który ma cztery guziki. Chcesz spróbować swojego piernika, Dino? Dobrze, Dino. Tylko najpierw skończmy liczyć, dobrze? Dobrze, moje dinozaury. Zacznijmy liczyć. Bardzo dobrze, Dino. Twój piernik ma trzy guziki. A twój piernik, Dina, ma cztery guziki. Doskonale. Wspaniale, Dino i Dina. Nauczyliśmy się dzisiaj czterech numerów. A czy pamiętacie, jakie to numery? Zgadza się. Te numery to 1, 2, 3 i 4. Czy chcielibyście teraz zjeść wasze pierniczki? Oczywiście, że tak. Zatem smacznego, moje dinozaury. Hej Dino, cześć Dina, jak się miewacie? Czy chcielibyście nauczyć się dzisiaj czegoś nowego? Doskonale! Wiecie co robić? Naciśnij przycisk i zobaczymy czego się dzisiaj nauczymy! Zobaczcie, to znak kształtu! Ciekawe co będzie następne! Będziemy jeździć pociągami, tylko ciekawe gdzie? W parku, czyli będziemy bawić się zdalnie sterowanymi pociągami i uczyć się kształta. Zobaczcie, to są piloty, którymi będziecie mogli operować pociągami. Czy to nie jest super? Okej, ruszajmy zatem do parku i zobaczmy o jakich kształtach będziemy się uczyć. Gotowi? Zobaczcie dinozaury, mamy tu niebieski i pomarańczowy pociąg. One pasują idealnie do waszych pilotów. Czy jesteście gotowi do zabawy, moje dinozaury? Okej, Dino. Zacznij pierwszy. Wow, Dino! Narysowałeś okrąg! Spróbujemy narysować coś innego? Okej, Dina, twoja kolej! Zobacz, ty narysowałaś trójkąt!
Dina, myślicie, że moglibyście narysować jakieś inne kształty? Okej, proszę bardzo. Doskonale, narysowaliście teraz dwa kwadraty. Doskonale, Dino i Dina. Stworzyliśmy dzisiaj trzy różne kształty. Czy pamiętacie, jakie to były? Tak jest, Dina. Ty narysowałaś okrąg. Potem trójkąt. A na końcu... Tak, Dino, dwa kwadraty. Świetna robota, moi przyjaciele. Do zobaczenia następnym razem. Cześć Dino, cześć Dina, jak się dziś macie? Czy chcielibyście nauczyć się czegoś nowego? Dobrze! Wiesz co robić, Dino? Naciśnij czerwony przycisk i zobaczmy, co pokaże nam nasza maszyna. Jaka piękna tęcza z chmurkami! Kolorem dzisiejszego dnia będzie... żółty! Mamy też mały bonus! Pociąg Marek! Doskonale! Zaczynajmy naszą przygodę! Pociąg Marek pomoże nam odnaleźć nasz dzisiejszy kolor, czyli żółty! Dino, Dina, czy jesteście gotowi? Okej! Naciśnij zielony przycisk i ruszamy! Dobrze się trzymajcie! Wyruszamy na przygodę w poszukiwaniu przedmiotów koloru żółtego! Co to takiego, Dino? Tak jest, Dino! To żółty kwiatek. Czyż nie jest piękny? Weźmy go ze sobą. Jedźmy dalej, poszukajmy innych rzeczy koloru żółtego. Dina, czy widzisz, co tam zwisa z drzewa? Tak jest, Dina! To są żółte banany! Weźmiemy jednego ze sobą? Okej, Dina! Weźmy dwa! Jeden dla ciebie i jeden dla Dino! Jeden banan, dwa banany! Okej, dinozaury! Czy możemy znaleźć coś jeszcze, co jest koloru żółtego? Dobrze, ruszajmy! Dino, Dina, spójrzcie! To żółty ptaszek! Czyż nie jest on piękny, Dino? Zapytaj go, czy z nami nie pojedzie pociągiem! Znaleźliśmy jeden, dwa, trzy przedmioty koloru żółtego. Jaki kolor się dzisiaj nauczyliśmy, Dino i Dina? Tak jest. Nauczyliśmy się dzisiaj o kolorze żółtym. Znaleźliśmy żółty kwiatek, żółte banany oraz żółtego ptaszka. Doskonale, Dino i Dina. Co to takiego, Dina? Chciałabyś zjeść żółtego banana?
Oczywiście, że możesz. Smacznego, Dino i Dina. Do zobaczenia następnym razem. Cześć, Dino. Czy chciałbyś uruchomić naszą maszynę i dowiedzieć się, czego się nauczymy dzisiaj? Zatem zobaczmy. Aha, mistrzostwa piłki nożnej nadchodzą. Zatem będziemy się uczyć o zasadach gry w piłkę. A do tego będziemy mieć prawdziwą piłkę. Tak jak przewidywałem. Będziemy się tego uczyć na prawdziwym boisku do gry w piłkę nożną. Hej, przyjaciele! Cóż za piękny dzień na spędzenie go na podwórku! Mistrzostwa świata w piłkę już nadchodzą i też chcielibyście pograć? Ale czy wiecie, jakie są zasady gry? Są całkiem proste! Zacznijmy od pierwszej zasady. Gracze muszą strzelić gola do bramki przeciwnej drużyny. Za każdego gola drużyna dostaje jeden punkt. Proste, prawda? A teraz zobaczymy, jak wam pójdzie. Doskonale! Zatem możemy teraz porozmawiać o następnej zasadzie. Można grać, używając tylko swoich nóg i główki. Piłki nie możecie dotknąć ręką. Także musisz się pilnować, Dino. Rozumiem, nie jest łatwo pamiętać wszystkie zasady, ale z czasem wejdą wam w nawyk. Chwila, moment, moje dinozaury. Myślę, że to odpowiedni moment nauczyć się trzeciej zasady. W tej grze nie można popychać ani podcinać przeciwników. Piłkę można odebrać przeciwnikowi, ale tylko używając nóg. A nawet wtedy musicie być ostrożni. Wspaniałym gestem jest przeproszenie się za to. Dobrze, a teraz powtórzymy wszystkie zasady, żeby się upewnić, że je zapamiętaliście. Dobrze, a zatem co musicie zrobić, żeby zdobyć punkt? Zgadza się, musicie strzelić gola przeciwnikowi. A którymi częściami ciała można odbijać piłkę? Zgadza się, Dina, swoimi nogami i główką. A teraz najważniejsza zasada, której trzeba się trzymać grając w piłkę nożną, to czego nie można robić na boisku? Zgadza się, nie można popychać ani kopać swoich przeciwników. Można natomiast odbierać im piłkę, kiwając ich. Jest jeszcze jedna bardzo ważna zasada, prawdopodobnie jeszcze ważniejsza niż te wszystkie trzy. Już domyślacie się, jaka to zasada? Należy zachowywać się sportowo, to znaczy grać fair play. Doskonale, moje dinozaury. Teraz możecie sobie pograć mecz. Do zobaczenia.